Ksiądz proboszcz Jacek Markowski, kapelan Lecha Poznań, który z kolejorzem związany jest od prawie 16 lat, wierzy w zespół z ulicy Bułgarskiej i tytuł mistrza kraju. Z drużyną jest na dobre i na złe. Nie może zabraknąć go na meczu jego ukochanej ekipy. Przed spotkaniem jest czas na modlitwę i wyciszenie. Nowy rok to zawsze nowe otwarcie, nowe nadzieje, nowe plany. Te plany już słyszeliśmy w grudniu w rozmowach z pana prezesa i pana trenera. Także oby się te plany zrealizowały. Z taką nadzieją wchodzimy w ten nowy rok i żebyśmy w czerwcu mogli się naprawdę cieszyć fajnym wynikiem. No, jesteśmy w walce o mistrzostwo, więc cały czas Lech nie może zresztą nie walczyć o mistrzostwo, więc tego mistrzostwa. No, a przy okazji po drodze jeszcze jest Puchar Polski. Wydaje się, że ta ścieżka do Pucharu, do finału jest dość prosta. Nie zawsze tak to wychodzi, ale niech ta ścieżka taka się okaże, żebyśmy też zagrali w finale i żebyśmy może po raz kolejny zdobyli Puchar Polski. Tego życzę całemu naszemu klubowi i wszystkim kibicom. Kapelan kolejorza przeżywa mecze rozgrywane przez Lecha, choć jak sam twierdzi, jest chyba najspokojniejszą osobą na stadionie. Choć uspokaja mnie to, że ja w czasie meczu, tak jak to często powtarzam, mówię zdrowaśki, więc to na pewno ta modlitwa trochę uspokaja, ale w środku gdzieś tam się wszystko gotuje, nie da się ukryć. A piłkarze przychodzą czasami, zdarzało się, a może w poprzednich latach, gdzieś porozmawiać z księdzem, właśnie gdzieś tam się wyciszyć, pomodlić właśnie o zwycięstwo? Znaczy nie modlimy się o zwycięstwo, modlimy się, że Pan Bóg błogosławi nasz wysiłek. Robimy to wspólnie przed wyjściem na rozgrzewkę, bo to jest początek tej pracy, prawda, przygotowanie do meczu. Jak wychodzimy na rozgrzewkę, to już jest, zaczyna się wejście mecz. Także to jest ten moment wyciszenia. Oczywiście oni, każdy z nich ma to potem jeszcze swoje takie prywatne jakieś momenty wyciszenia, mobilizacji, koncentracji, bo to widzę też, jak siedzą w szatni i zamykają oczy i zapewne gdzieś tam te myślach układają sobie tą grę, tych, którzy mają pilnować, taktykę i tak dalej, i tak dalej. Początek roku w kościele oznacza czas kolędy. Ksiądz pod swoją opieką ma ponad 13 tysięcy osób. Kapelan Jacek Markowski marzy o wyjeździe razem z Lechem na obóz, jednak obowiązki duszpasterskie zazwyczaj na to nie pozwalają. Takie moje marzenie jest od lat, żeby gdzieś tam chociaż na jakiś obóz pojechać. W styczniu jest to trudne, bo to wiadomo, trochę pracy w kościele, czas kolędy, odwiedzin duszpasterskich parafian. Może mi się kiedyś uda w lipcu taki moment wyrwać na jakiś obóz z chłopakami, żeby także ten moment przeżyć. Oni wtedy oczywiście ciężko pracują, a ja może bym wtedy miał trochę oddechu. Może. Takie też moje marzenie do spełnienia oczywiście, bo nie wiem, czy w tym roku to się uda.